Alleluja! Dzisiaj jest poniedziałek, 29 kwietnia i choć w Kościele w Polsce wspominany jest dzisiaj święty Wojciech, to my jednak będziemy się trzymać naszego rytmu lektury Księgi Dziejów Apostolskich. Dzisiaj proponuję kolejny fragment czwartego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, wersety 23-31. Apostołowie wracają. Wracają po wyroku, po otrzymanym zakazie, głoszenia zmartwychwstałego Chrystusa wracają do wieczornika. Wieczornik staje się symbolem Kościoła, to nie jest już kryjówka z obawy przed Żydami, ale jest to miejsce wspólnoty, sióstr i braci. To przestrzeń, w której dokonuje się modlitwa i rozeznanie. To także miejsce, gdzie trzęsie się ziemia. Bo nie tylko Kościół się modli, ale Bóg działa, Duch Święty wstępuje. I otrzymują na nowo dary Ducha Świętego, po to, by wyjść ku światu, by Kościół się nie zasiedział, ale rzeczywiście ciągle odkrywał tę misyjność, która jest tożsamością Kościoła. Ten tekst często nazywany jest małą pięćdziesiątnicą. I troszkę jest to. Może takie deprecjonowanie, że no, taki mniejszy dar Ducha Świętego w porównaniu z tym, co czytamy w drugi rozdziale dziejów Apostolskich. Chyba to nieprawda. To jest kolejna pięćdziesiątnica, kolejne zesłanie Ducha Świętego. W pierwszym uczniowie, apostołowie rozumieją, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. Tutaj Przychodzi im nowe zrozumienie, rozumienie tego, że oni uczestniczą w tajemnicy paschalnej. Także przez to, że są prześladowani, że przeżywają ten sam los, który był losem Jezusa. Dzisiaj tajemnica paschalna dzieje się w życiu Kościoła. Apostołowie opowiadają, co zaszło przed Sanhedrynem, mówią o groźbach, o prześladowaniach. I Kościół poszukuje zrozumienia tej sytuacji nowej dla Kościoła. Szukają gdzie tej odpowiedzi w słowie Bożym. I odkrywają, że rzeczywiście realizuje się na ich oczach słowo Boga. I proszą, proszą, by słowo Boże realizowało się. Proszą o odwagę, nie o święty spokój. Nie o zdrowie, ale proszą, by odważnie wychodzili do świata. Święty Łukasz mówi, że to jest zgodna modlitwa. Jednomyślna modlitwa. I otrzymują dar. Dar Ducha Świętego. Dar wolności głoszenia słowa. I to jest jakieś wielkie doświadczenie Kościoła: ta wolność. Mimo gruźb, mimo prześladowań, Mimo zagrożenia życia Kościół przeżywa wolność, wolność dzieci bożych. Amen.